Epidemie bywają różne. Od zniszczeń powodowanych plagą zombie, przez nieznane ludzkości wirusy, aż po... misie. Dziś przedstawię wam szybko, czym jest SCP-2875. Miasto wyjebane przez niedźwiedzie. Jak na dobrą epidemię przystało, Fundacja znajduje sposób, by jej zapobiec. Tak więc w specjalnych czynnościach przechowawczych tego obiektu czytamy, że na 2 km wokół centrum pewnego miasta w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, ustanowiono ogrodzenie, żeby zaraza się nie rozprzestrzeniała. Specjalna mobilna formacja operacyjna Chain Gang ma za zadanie nadzorować miasto i tępić plagę, którą są, jak pewnie zgadliście, niedźwiedzie. W jakimś mieście w Wisconsin co 3 dni, w każde południe, pojawia się od 50 do 100 dorosłych osobników kontynentalnego niedźwiedzia grizzly. Nie są anomalnie silne, ani szybkie, ani też agresywne i zachowują się w sposób typowy dla zwykłego niedźwiedzia w takiej sytuacji. Instancje te są nazywane od teraz SCP-2875-A. Gdy już trafią do centrum miasta, pozostaną w nim przez krótki czas, po czym się rozejdą, a więcej osobników pojawi się po 3 dniach. Fundacja prędko zorientowała się, że trzeba coś z tym zrobić, bo nie mogła sobie pozwolić na zachwianie ekosystemu przez tak dużą ilość niedźwiadków. Aktualnie jest tylko jeden sposób, by ograniczyć ilość grizzly w mieście, a jest nim rozplenie sprayu uspokajającego w aerozolu i zadanie obrażeń niedźwiedziom w okolicach czaszki z pomocą tępego narzędzia. Dlaczego tak brutalnie? Ponieważ poddanie zwierząt terminacji w jakikolwiek inny sposób, czy to z użyciem broni palnej, czy urządzenia zapalającego, sprawiało, że na miejscu jednego SCP-2875-A pojawiały się dwa kolejne. Im więcej zabijesz niedźwiedzi, tym więcej ich dostaniesz z powrotem. Sama osobliwość SCP-2875 została odkryta przez fundacyjny zespół przechowawczy w celu zbadania nagłego zniknięcia populacji całego miasteczka, wokół którego kręci się ta historia. Po dotarciu na miejsce szybko odkryto fakt, że zamiast ludzi mieszkają tam teraz niedźwiedzie. Sam dowódca formacji operacyjnej Chain Gang pisze, że wiele osób może sobie pomyśleć, że to żart, ale miasto, w którym pojawia się coraz więcej niedźwiedzi, to naprawdę poważny problem, który może zaburzyć lokalny ekosystem. W ostatnim dodatku raportu zamieszczono nagrania audio z telefonu, który został znaleziony na zewnątrz jaskini w okolicach miasta. Nagrania te to zapewne poczta głosowa właściciela, który został wcześniej pożarty przez misie. Odsłuchując ich, słyszymy historię Toma Millera z ratusza miejskiego, który na początku dzwoni do właściciela telefonu, chcąc z nim obgadać jakieś sprawy miejskie. I to, że za dużo w nim kojotów, ale zauważył, że w okolicy pojawia się coraz więcej niedźwiedzi, które na szczęście je przeganiają, więc sprawa kojotów nie będzie niedługo problemem. Natomiast Tom po paru dniach dzwoni ponownie, mówiąc, że teraz z kolei mogą się pojawiać problemy z samymi miśkami, bo te zaczynają powoli za blisko podchodzić do miasta. Spanikowany Tom wkrótce przekonuje się, że jego radość z powodu przybycia niedźwiedzi była naprawdę przedwczesna, bo niedźwiedzie jak gdyby nigdy nic wparowały do miasta, a jeden z nich po prostu chapsnął jakiegoś chłopca na ulicy, który spacerował akurat ze swoją matką. W ostatniej wiadomości Miller wrzeszczy, że niedźwiedzie są wszędzie, są pod jego domem. Jego sąsiad właśnie został zjedzony przez niedźwiedzia. Niedźwiedzie są na ulicy, niedźwiedzie są w domach. Jego dzieci są w szkole i nie może się do nich dostać, bo jakiś wielki niedźwiedź właśnie siedzi w jego aucie, a inny właśnie wchodzi do jego domu. Chryste, ten niedźwiedź... I tak kończy się ostatnia wiadomość Toma Millera. Tak, naprawdę nie dziwię się, że ten obiekt ma klasę Keter. Tak samo jak nie dziwię się, czemu nosi taką nazwę. To miasto naprawdę zostało wyjebane przez niedźwiedzie. To było SCP-2875 w mniej niż 5 minut. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.